bardziej wysublimowanych narzędzi. 187 to jest 0003. Co będzie, gdy wchodzi trzech studentów i pytamy o ich średnią? Otóż, jeżeli X to jest wzrost studenta i ten X ma rozkład normalny z parametrami pewnymi mi sigma, to wtedy, jeżeli weźmiemy teraz kilku takich n-elementową próbkę. Otóż taki zbiór niezależnie zupełnie dobranych studentów, tak zakładam, że niezależnie, nazywać już będziemy próbką. Czyli eksperymentalne wybranie n niezależnych obiektów będziemy nazywać próbką n-elementową. No i wtedy, jaka będzie średnia z próbki? Jeżeli tu jest tak, to wtedy średnia z próbki n-elementowej ma jaki rozkład? Ta średnia będzie miała rozkład normalny z tą samą średnią, co tutaj, natomiast tutaj będzie wariancja. Wariancja zostanie trochę zmniejszona właśnie przez to n małe, przez liczbę elementów w próbce, czyli odchylenie standardowe, oznaczmy je literą s, to będzie równe sigma przez pierwiastek z n. No i to jest bardzo ważny fakt, którego będziemy dzisiaj używać. Właściwie będziemy do niego dochodzić i będziemy się z nim zaprzyjaźniać. A zatem mamy tak, że średnia z tej próbki ma rozkład normalny z parametrami mi równy 172 oraz z wariancją 12 do kwadratu przez 3, czyli S to się równa, odchylenie standardowe będzie 12 przez pierwiastek z 3. I tak będzie w przykładzie C. W takim razie, jakie jest prawdopodobieństwo, że X z daszkiem ma więcej niż 190, czyli że ta średnia będzie większa niż 190? No to jest... cały czas używamy wzoru na standaryzację, większe niż 190 minus 172 przez 12 przez pierwiastek z 3, to się równa prawdopodobieństwo, że z jest większe od 3 pierwiastki z 3 przez 2, to jest 2,6, czyli prawdopodobieństwo, że z jest większe od 2,6 i korzystamy z tabeli, czy jakiegokolwiek innego liczydła i zostajemy 0, 0, 0, 0, 5. Natomiast co będzie, kiedy będzie próbka sześcioelementowa? No, kiedy próbka będzie sześcioelementowa, to nasza zmienna losowa zwana średnią, będzie miała rozkład normalny z tą samą średnią 172, tylko wariancja będzie wynosiła, jak możecie zgadnąć, 12 kwadrat przez 6, czyli odchylenie standardowe będzie 12 przez pierwiastek z 6, czyli jeszcze inne. No i podstawiamy sobie do wzorku x większe od 190, to się równa prawdopodobieństwo, że z większe od 190 minus 172 przez 12 przez pierwiastek z 6. To są elementarne rachunki, więc nie będę się nad tym jakoś specjalnie rozwodzić. To jest jeden, jak wiecie, tutaj dystrybuanta zmiennej losowej pokazuje, kiedy prawdopodobieństwo, gdy z jest mniejsze od czegoś, więc tutaj robimy znowu przez minus prawdopodobieństwo, że z mniejsze od 3,67. No i to jest równe 0,0001. Porównajmy sobie ten wynik i ten wynik. Czy to jest zgodne z naszą intuicją? Jeżeli wchodzi trzech studentów, to szansa, że ich średnia wzrostu będzie powyżej 1,9 jest taka. A kiedy wchodzi sześciu, to już szansa, że średnia będzie powyżej 1,9 jest jeszcze mniejsza.
ciekawej, nieco bardziej abstrakcyjnej pisaniny, która jest uogólnieniem naszego przykładu z trzema studentami. Czyli zobaczcie, początkowo mieliśmy jednego studenta, rozkład wzrostów studentów jakiś tam normalny i tak dalej i nagle okazało się, że przeskoczyliśmy sobie nie na jednego studenta pojedynczego, tylko ogólnie na próbkę studentów. I ta próbka też może mieć jakąś tam średnią i jakąś tam wariancję. Właśnie, czyli teraz zajmiemy się takim przechodzeniem z podejścia indywidualnego na podejście grupowe, czyli indywidualnego na jakieś, powiedzmy, wyobraźcie sobie party. Teraz robimy jakby skok jakościowy. Tak? Już nie indywidualnie, ale robimy, rozważamy całą grupę. Całą grupę, czyli robimy takie małe party. No i jak uogólnić te rozważania? No więc zakładaliśmy, że każdy student miał jednakową szansę bycia wybranym, że wyniki każdego studenta były niezależne i tak dalej. Czyli ogólnie możemy powiedzieć, że mieliśmy trzy niezależne zmienne losowe. Każda z rozkładem normalnym, tam średnią 172 i odchyleniem standardowym dokładnie takim samym. No więc uogólnimy to jeszcze bardziej. Więc załóżmy, że mamy próbkę n elementową, x1, x2, xn, z pewnymi wartościami oczekiwanymi ax1, ax2, aż do axn. I to są niezależne zmienne losowe. I mają one wariancję, wariancja x1, wariancja x2, wariancja xn. Wówczas rozważamy sobie taką zmienną losową, która jest sumą tych zmiennych losowych. Równie dobrze, jeszcze bardziej ogólnie, moglibyśmy wziąć kombinację liniową tych n zmiennych losowych, czyli a1x1 plus a2x2 plus anxn, gdzie a i to są jakieś liczby rzeczywiste. No i teraz, jeżeli mamy tą nową zmienną losową, to łatwo pokazać, że wartość oczekiwana tej zmiennej losowej jest sumą wartości oczekiwanych poszczególnych zmiennych. Gdybyśmy mieli kombinację liniową, to jest to suma tych właśnie, to jest kombinacja liniowa wartości oczekiwanych tych zmiennych losowych. Czyli a1 ax1 plus a2 ax2 i tak dalej plus an axn. Teraz, co jest z wariancją? Wariancja tej sumy to jest suma wariancji. Czyli to można wyobrazić sobie, że tak jak wariancja jest jakąś tam miarą rozrzutu, to tak samo hałas na sali jest sumą hałasów produkowanych przez poszczególnych obecnych, tak? Czyli jeśli tylko jedna osoba szepcze, to jest jeszcze cicho, ale kiedy wszyscy szepczą, to robi się już naprawdę wielki, czy tam rozmawia, to już robi się naprawdę wielki harmider. Czyli jak widzicie, wariancje się sumują. Co jest, kiedy mamy zmienną losową, która jest kombinacją, czyli jeszcze wymnożone przez jakieś liczby? Oczywiście wtedy okazuje się, że wariancja tego x jest równa w sumie wariancji, ale każda z tych wariancji jest wymnożona przez a1 do kwadratu. Już wcześniej widzieliśmy, że wariancja, kiedy wymnożysz zmienną losową przez jakąś liczbę, to wariancja jest taka, jak była, razy to a kwadrat, razy ten czynnik a kwadrat, czyli robi się do kwadratu zwiększa. Więc mamy takie właściwości tej nowej zmiennej losowej. No i teraz w szczególności, co to będzie, jeżeli mamy n niezależnych zmiennych losowych i wszystkie o rozkładzie mi sigma kwadrat, czyli identyczny rozkład ze średnią mi i wariancją sigma kwadrat. No i rozważmy sobie zmienną losową, która jest sumą tych zmiennych, czyli praktycznie bierzemy sobie próbkę n elementową, z populacji, która ma dokładnie takie parametry, czyli taką średnią i taką wariancję. No i bierzemy sobie sumę. Sumę teraz jakby tych wyników empirycznych tych zmiennych losowych. Wówczas ta suma ma również rozkład normalny z jakąś tam średnią mi 0 i wariancją sigma 0 kwadrat. No i mi 0 to się równa sigma od i równego 1 do n poszczególnych średnich, czyli n razy mi. Wariancja natomiast jest, jak sumujemy n razy to samo, dostajemy n razy sigma kwadrat, czyli odchylenie standardowe w tej nowej zmiennej losowej jest równe pierwiastek z n razy sigma. No i jeżeli
Jeżeli x1, x2, xn mają jednakowy rozkład o takich wartościach oczekiwanych, o wszystkich wartościach oczekiwanych równych, wszystkich wariancjach równych i są one niezależne, to wtedy tak, rozważmy sobie, co to jest średnia. No średnia to jest suma od x1 do xn dzielone przez n. Więc możemy to tak napisać, 1n ta x1 plus i tak dalej. No więc na mocy poprzedniej własności, z poprzedniego twierdzenia, wartość oczekiwana tego s daszkiem to jest suma następująca. Jeżeli n razy to zsumujemy, no to to n nam się skróci w końcu i wychodzi axn, axi, czyli po prostu mi. Czyli co się okazuje, że wartość oczekiwana średniej z próbki jest równa wartości oczekiwanej każdej z tych zmiennych losowych. Natomiast jaka jest wariancja tej średniej? No to jest ta wariancja x z daszkiem. No i teraz sumujemy sobie wariancje tych zmiennych losowych. No więc znowu, jeśli bierzesz wariancję, a tu jest, to są te współczynniki a1 i an, tak, to tu będzie 1 przez n kwadrat przed wariancją i tutaj tak samo. No i n razy sumujemy to samo, bo to tak naprawdę są identyczne wariancje, czyli dostajemy 1 przez n wariancja x i. Dla i równego od 1 do n. Czyli ostatecznie dostajemy wariancja tej średniej, to jest odchylenie standardowe średniej, to jest odchylenie standardowe w populacji dzielone przez pierwiastek z n. No i tutaj mamy to wyłuszczone w osobnej ramce.